To jedna z najstarszych dzielnic miasta. Położony nad Rawą i w północno-zachodniej części Załęży, jest dziś jedną z 22 dzielnic Katowic. No znaczy fajnie się mieszka na Załężu. No teraz troszeczkę już lepiej, a no to ja za to stara. No ale moje dzieci nie za bardzo. Nie chcą tu. W dzielnicy Załęży się bardzo dobrze mieszka, mała przestępczość. I ogólnie tylko budynki do... No, do kitów, bo nie powiem inaczej. W sklepach miła obsługa. No i co jeszcze mogę powiedzieć więcej? No wszystko jest dobrze. Początki tej części miasta sięgają XIII wieku. Przez kilkaset lat dzisiejsza dzielnica miała charakter typowo rolniczy. W XVIII wieku zaczęło rozwijać się górnictwo węgla kamiennego oraz hutnictwo żelaza i cynku, co umożliwiło szybki wzrost liczby ludności. W 1924 roku Załęże zostało przyłączone do Katowic. Po upadku głównych zakładów przemysłowych na początku XXI wieku, dzielnica ta stanowi ośrodek usługowo-mieszkalny. Podobnie jak inne osiedla górnicze położone na Górnym Śląsku, Załęże odczuwa dziś skutki przemian ustrojowych. To jest to, jest to. Wieczorem jest no, problematyczne. Tu, jak się tu wieczór się zrobi, to trzeba w domu siedzieć. Nie ma szans. Tak, wychodzić. Nie zauważyłem, nie ma żadnych. Trudno mi powiedzieć. Jest jak w każdym osiedlu. Wiadomo, ludzie wyrzucają. Nie wygląda to zbyt ładnie. No, tak to jest na osiedlu. Mi się wydaje, że można by było w jakiś sposób tutaj ten plac zabaw, planują coś zrobić jeszcze, nie? No już jest ładnie, już dla dzieci mają ten plac zabaw. A tak poza tym, trudno mi powiedzieć. Głównym ciągiem komunikacyjnym Załęża jest ulica Gliwicka, wzdłuż której od Śródmieścia do granicy z Chorzowem ciągnie się znaczna część zabudowy jednostki, którą w dużej mierze stanowią kamienice familoki pochodzące z przełomu XIX i XX wieku, a także budynki mieszkalne i usługowe zbudowane po II wojnie światowej. Do najcenniejszych budowli w Załężu należą neogotycki kościół i pałac, będący pozostałością dawnego folwarku. Załęże jest bardzo dobrze skomunikowane dzięki autostradzie A4, liniom kolejowym, a także kursującej do dzielnicy komunikacji miejskiej. Ze względu na duże zurbanizowanie, dzielnica ta charakteryzuje się stosunkowo małym udziałem terenów zielonych.